Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek Rockday. Pokazuję Wam tym razem wzmacniacz firmy Stag 10GA, 10-watowy wzmacniacz. Wymiary tego wzmacniacza, no jak to jest, sama nazwa wskazuje, combo. I to jeszcze takie do ćwiczenia do domciu. Wymiary to będzie tutaj 28, 18, 26, więc no takie generalnie małe gabaryty. Zobaczmy, co to ma na pokładzie. No bo właściwie widać wszystko. Tutaj Tolex, mamy narożniki tutaj plastikowe, solidne dosyć. Tutaj siatka gris, siatki. Zacznijmy od może od lewej strony. No tutaj mamy oczywiście gniazdo wejściowe na gitarkę. Tutaj dalej mamy gałkę gain. Tutaj, czyli sekcja overdrive, prawda? To jest sekcja overdrive. Włączamy tym cycem, włączamy przester lub go wyłączamy. Tutaj nasycenie przesteru, tutaj głośność, zarówno klina, jak i przesteru, czyli jeśli włączymy, to po prostu mamy głośność przesteru, tak, to będziemy mieć głośność klina. Teraz sekcja equalizera, czyli tak, treble, middle, bass, czyli generalnie standardowe, bardzo standardowe wyposażenie, bez reverbu. Z kolei mamy tak, wyjście na słuchawki, mały jack. Więc dla tych, którzy mają słuchawki z małym jackiem, to akurat będzie w sam raz jak w mordę strzelił. Teraz jest tak, wejście na MP3, czyli generalnie możemy sobie podłączyć jakąś muzykę, nawet z kompa, kablem jack-jack, mały jack, mały jack. Możemy sobie podłączyć jakąś muzyczkę, sobie puszczać i odsłuchiwać na słuchawkach. To jest fajne całkiem rozwiązanie. Oczywiście mały jack, dwa małe jacki lub ewentualnie przejściówkę z dużego na mały, więc tutaj mam do dyspozycji. No i tutaj wskaźnik, włącznik, lampka, czy włączony jest, czy nie włączony, włączony, nie włączony, włączony, nie włączony. Dobra, zacznijmy teraz sobie to ogrywać, proszę Państwa. Dobra, zobaczmy sobie generalnie ustawienia na czystym kanale. Gain na minimum, głośność tutaj no, na trójeczkę, equalizer, wszystko na 12 godzinę. No i teraz sobie obczajajmy. Przetwornik przy gryfie. Całkiem zacnie. Zobaczmy teraz, co możemy robić w zakresie equalizera samego na klinie. Zobaczmy, no dobra, najpierw dajmy powiedzmy no, takie gorsze ustawienia, czy na przykład bas wytniemy. No brzmi strasznie bez basu, a wszystko brzmi bez basu strasznie. Teraz na maksa. Dajmy do tej wyjściowej. Dobra, no bas tutaj widzimy, że wpływ regulacji basu ma nie aż tak diametralnie straszne znaczenie, takie olbrzymie. No oczywiście, jeśli dam na minimum, to jest na minimum i na maksa, to jest różnica. Ale na przykład z tej środka na, tutaj na max nie jest tak bardzo duże. Teraz zobaczmy no, środek. No wytniemy środek. A teraz go dopakujemy. Pamiętajmy o tym, że środek to jest w sumie najważniejsza częstotliwość. Najbardziej wpływa na brzmienie, oczywiście na czytelność brzmienia. No jak mamy wycięte, brzmi tak. Jak mamy na maksa, to brzmi tak.
zobaczmy treble, czyli na wycinamy. Teraz z kolei dowalimy. No, fajnie podbija nam górę, czyli teraz na przykład możemy zrobić ewentualnie właśnie, dać trebla tak na drugą, powiedzmy, tutaj dać na tą, powiedzmy, środek. Daje nam właśnie takiej fajnej czytelności, ewentualnie na przykład jak zdejmiemy tutaj, o tak. No, można troszeczkę takie właśnie cieplejsze brzmienie uzyskać. Według mnie spisuje się ten equalizer, no jak najbardziej tutaj wpasowuje się w brzmienie. Oczywiście wszystko zależy od gitary też, jakie używamy, i przetworników. Nawet od pozycji przetwornika, no to oczywiście wszyscy wiemy. Teraz spróbujmy przester. No, gain jest na minimum, powiedzmy, prawda? Przetwornik przy mostku. O, tak brzmi. No i tak, no, na minimum gain tak brzmi. Zmienia tak co dwa oczka. Teraz brzmi tak bez regulacji equalizerem. Teraz spróbujmy sobie troszeczkę tutaj pobawić się. Powiedzmy, podbijmy na drugą godzinę treble i bass, a to na przykład na 10 sobie dajmy. Dosyć agresywne to brzmienie. Teraz na przykład też całkiem fajnie brzmi, nie daje tak za bardzo po uszach. To zobaczymy bas. Zobaczmy teraz jeszcze tak, o. Dobra, damy jeszcze midla na minimum. Otóż będzie totalny. No i teraz. Tutaj trzeba też, jakby to się wyrazić, różnymi ustawieniami gałek, takimi wręcz skrajnymi lub niekonwencjonalnymi, można uzyskać fajne brzmienie. No jedyne, można powiedzieć, taki minus to byłoby to, że ten gain nie jest aż tak bardzo soczysty. No jednak z drugiej strony to jest wzmacniacz dość tani, budżetowy, więc i tak jak na taki wzmacniacz w takiej cenie
To brzmi bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No powiedzmy od 1 do 5, to ja bym dał ocenę 4, żeby nie było, że ja tak wszystko tutaj super promuję. Chodzi o to, że tutaj ten wzmacniacz naprawdę fajnie brzmi i tak porównywalnie lepiej niż niektóre firmy. No oczywiście nie będę wymieniać tych firm, w każdym razie brzmi bardzo fajnie. Podstawowe oczywiście mamy zakres regulacji, mamy podstawowe wejścia. Wykonanie też jest bardzo fajne, no tutaj wszystko solidnie to zrobione, no nie ma jakiegoś dziadostwa. Pod względem wykonania powiedzmy też dałbym piątala, pod względem brzmienia dałbym 4, no tak jak mówiłem, jeśli chodzi o ten gain, bo jeśli no ktoś komuś wystarcza taki gain, nie musi grać jakiegoś specjalnie miażdżącego metalu, to w tym wypadku byłoby oczywiście ocena na 5. Ja tutaj patrzę pod względem naturalnie tych takich ekstremalnych ustawień. Czysty kanał ma bardzo fajny, czysty kanał, jeśli tu już odróżniać ocenianie samego poszczególnych ustawień, prawda? Czysty kanał na 5 dałbym, a przesterowany na 4. Fajnie brzmiał, czysty, naprawdę to trzeba by przyznać. Pod względem ceny to też bym dał piątala, więc polecam serdecznie wszystkim ten wzmacniacz. Wojtek Pietraszek poleca, zaprasza do zakupu. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń itd., to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.